Grodzki odpowiada na doniesienia interi.pl. Chodzi o jego delegację. Tomasz Grodzki tłumaczy się z delegacji po doniesieniach interi.pl. W poniedziałek ujawniliśmy w interi.pl, że oficjalne delegacje lotnicze marszałka Senatu kosztowały ponad ćwierć miliona złotych. Na ile to realna potrzeba państwa, a na ile senacka turystyka? W parlamencie dopytywał Mateusz Maranowski z TVP Info. W żadnym razie nie była to turystyka, odpowiadał Tomasz Grodzki z PO. Tak jak podaliśmy, najdroższy okazały się tegoroczny wyjazd do Miami za 113 289,24 zł oraz wizyta w Japonii z lutego 2020 rok. Wyceniana na ponad 74,5 tysięcy złotych. Podczas konferencji prasowej w Senacie Tomasza Grodzkiego zapytano również o wizytę w Wiedniu. Dwudniowa delegacja do Austrii kosztowała 10 031 zł i obejmowała udział marszałka Senatu w uroczystych obchodach odsieczy wiedeńskiej oraz rocznicy wizyty ojca ŚW Jana Pawła II. W Wiedniu byliśmy upamiętnić okrągłą rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Tradycyjnie przedstawiciele Senatu tam jeżdżą. Była to zresztą wizyta na dość wysokim szczeblu, bo w Austrii toczyła się kampania wyborcza, oświadczył Grodzki. Również w jej trakcie załatwialiśmy istotne rzeczy dotyczące obozu w Mauthausen-Gusen, gdzie zginęło wielu Polaków i ciągle toczy się spór odnośnie niektórych działek, nieruchomości, deklarował. Polityk pozapewniał, że senatorowie mają obowiązki wobec rodaków z całego świata. Jak powiedział Grodzki, wyjazd do Japonii nie był tani. Marszałek oświadczył jednak, że załatwiał go jeszcze Stanisław Karczewski z PiS, a on jedynie podtrzymał inicjatywę. Upamiętnialiśmy m.in. w porcie Tsuruga kwestie dzieci syberyjskich, które zostały gościnnie przyjęte przez Japończyków. W żadnym razie nie była to turystyka, zarzekał się najważniejszy z senatorów Platformy. I chociaż Centrum Informacyjne Senatu udostępniło interi.pl ledwie po kilka nazwisk uczestników senackich delegacji, Tomasz Grodzki zapewniał, że jest ich dużo więcej. Uproszczenie, że to są wyjazdy marszałka Grodzkiego, jest nieprawdziwe, bo tam zawsze jedzie kilkunastuosobowa delegacja senatorów, pracowników administracyjnych itd., powiedział marszałek. Myślę, że gdyby porównać to z delegacjami innych najważniejszych osób w państwie, nie wypadlibyśmy najgorzej, podsumował autor Jakub Szczepański.